Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers, gdzie nasza kompania pewnie wyruszy na kolejne jakieś przygody. Zobaczmy, co nam zaoferuje tutaj dzisiejszy dzień. Karawana za 150, nie, 160 koron. Pomyślimy. Brygandzi za 470. To bym się zgodził nawet od razu. Tylko musimy troszkę żarcia kupić, żeby nie tracić czasu na obozowanie. Jeszcze? O Jezu. Dobra, teraz powinno być lepiej. Na dwa dni. Tutaj mamy iść. No dobra, to lecimy po tych brygandów. Zobaczmy, czy uda się nam dotrzeć tutaj w dzień. Chyba się uda. Brigand Tax, Raider, Rabble Poachers. Oki. To powinno być do ogarnięcia. Miejmy nadzieję. Średni mamy taki... Tu jakby zająć miejsce, to by było całkiem niegłupio, bo z jednej strony byśmy byli troszeczkę chronieni. Wydaje mi się. A można też tak zrobić od razu. A ty będziesz nam przygrywał. Nie, temu będziesz przygrywał do tego. Do jego grobu. Może jest jeszcze gość z łopatą? Jest gość z łopatą. No to ten od razu tu pójdzie, zakopie tego, ten zagra. No dobrze. Jakbyśmy podeszli... troszeczkę do przodu, to by było dobrze. Czekaj. Ciekaw jestem, czy to jest dwupolowy atak. Nie mam pojęcia. Myślę, że możemy ich już zacząć tu zahaczać, bo to nie ma co czekać. I możesz od razu się posłużyć tarczą i zabić go. No dobra, to teraz myślałem, że młody wilk coś tutaj sobie ugra, ale nie ugra. Czy będziemy jakieś wystawiać zombiaki? Ja myślę, że jednego strzelającego można by wystawić. Może trzeba było też drugiego wziąć, żeby zaatakował tego. A ty możesz go zaatakować? W sumie możesz go spróbować zaatakować. To ty musisz wyskoczyć tu. Ty tu. Z sztyletem. No i tyle było ze strzelania, no ale okej. Młoteczek. Tego trzeba będzie wyeliminować. Trochę dostał, fajnie. No to wronia furia, dziób. Mam nadzieję, że ten nie ma zasięgowego tego. Na wszelki wypadek zrób tak. Ten na pewno ma. Ki. Podejdź tu i wystaw włócznie i poczekaj, żeby tego ewentualnie... Jezu, jaka kosa. A, te, ci mają pałki. To jest, kurczę, głupie. Znaczy kije. Daj tak.
Ty podnieś tarczę i czekaj. Ty możesz tego z łopatą gościa tutaj dziugnąć. Możesz strzelać, możesz strzelać. Ło, jak ładnie. Ło, kurczę. No, ten jest groźny, Raider. Tu będzie trzeba odpowiednio zadziałać. Tego by trzeba było fajnie jakoś, wydaje mi się, ogarnąć. Czy ty tu przetrwasz, kurczę, jak tu skoczysz, Kolo? Musisz. Może spękają szybciej. Okej. Ty powinieneś iść tutaj, Hagios. Tylko czy kogoś jesteś w stanie tu dziabnąć? Nie za bardzo, wydaje mi się. A do góry? Tutaj. Tutaj jesteś w stanie kogoś dziabnąć. Co prawda, no, trochę na... Oj. To będziesz musiał stąd zwiewać, ale nie wiem, czy ci się uda. Dobrze, czas zacząć... strzelać. Siódmy brat sobie poradził. O to chodziło. O, pięknie. Ten gość zaczął uciekać. A nie mamy, kurczę, tego sztyletu żadnego. Niech to kaczka kopnie. Tego bym nie chciał jakoś tak ogarniać, więc idź tędy. Ty za to... wejdź w same... w sam gąszcz wrogów. Tylko żeby pies tego nie zagryzł. A dobra, może tu będzie gryz tamtych. Dobrze. Ty masz na pewno... O kurczę, ty masz tylko sieć. Weź go ogórz, żeby nic nie wymyślił. Czemu nie dałem, kurczę, tych sztyletów moim? Ty masz sztylet, to na dół. Ło kurde, co to za atak był? Nie, zostaw piesku tego. Się Hagios tak nie wysuwaj, bo a, oni wszyscy uciekają, dobra. Ten jeszcze walczy. Dobra. I tutaj, żeby pies tutaj nie zaatakował i ten, żeby nam nie uciekł. Ty nie masz tutaj nic niestety i to jest pewien problem. Żebyś krzywdy temu nie zrobił za bardzo. Okej.
Ten jeszcze walczy, już nie walczy. No dobra. Farmimy. Dobrze. Run them down. Nie, zostaw go. Kto ma jeszcze jakiś sztylet? Ty nie masz sztyletu, tylko sierp masz. Ty musisz tu siedzieć. No i ty masz sztylet, kurka blaszka, no to kto ma sztylet? No jeszcze trochę. Nie! Komu nie rozwal tarczy? Dobra, to już nam nie ma co gonić. Pięknie. Znaczy, ty możesz jeszcze ewentualnie tu pogonić ich. Uciekł. Został jeden. Zwieje czy nie zwieje? Może nie zwieje. Dobry jest gość. No, uda mu się zwiać. Poniesie, że tak powiem, wieść o naszej kompanii. A może i nie. Nie, no nie puścił go Stanisław. Coś żeśmy zdobyli? No pięknie, 115 i to mi się podoba. Da się wszystko wziąć, da się wszystko wziąć. Stanisław Stanzower, dobra, bierzemy ich sprzęt i spadać. O, reputacja moralna wzrosła. O, nie wiedziałem. Nie płacą nam za zabijanie ich, tylko za usunięcie tego obozu. Więc... ...470 koron, ale oprócz tego, żeśmy troszeczkę też tam znaleźli fajnych różnych rzeczy, więc nie jest tak źle. Także... Może nawet się lepiej da sprzedać coś. Tu jest karawana, ale nie wiem, czy tą karawanę warto robić w ogóle. No... 278. Coś by można było sprzedać. Znaczy w ogóle teraz to mamy dużo różnych rzeczy do zrobienia, wydaje mi się. Promocja jakaś jest? Nie ma żadnej promocji. Ale wydaje mi się, że mamy za dużo śmieci już w tym momencie.
Mamy bardzo fajną 115 i 115 to by Everwald wziął. Tylko gdzie on jest? Bo ty masz 65. A, no właśnie, ty masz możliwości. Tak samo byś sobie wziął 90 taki hełm. Będziesz wyglądał porządnie. No i będziesz też nieźle, że tak powiem, odziany na wypadek właśnie walki. Co nam daje w tym momencie? Tak, 65, 40. Trzydziestkę. No dobra, co my tu mamy? 55. 45. To ty bieraj to. Teraz ty masz 75. 90. 115. Ty masz najsłabiej w tym momencie. 55. 65. Chyba, żeby się dało zrobić tak. Z tego na przykład 45, z 35 rozłożyć to na czynniki pierwsze i na przykład dodać tak. Wtedy masz od razu 70. No i to jest lepiej. 115, 70, 65. A da się z tego robić coś lepiej? 40. Porozkładajmy to na czynniki pierwsze, żebym ja wiedział mniej więcej. 40. No, w sumie są dwie 40, generalnie rzecz biorąc. To lepiej już nie będziesz miał niż te 50. Chociaż nie wiem, wydaje mi się, że miałeś 50. 40. Mam nadzieję, że ci nie zmniejszyłem teraz 65. 70. Bo już nie pamiętam, czy ty miałeś. Dwudziestka piątka. A, no tak, zmniejszyłem ci, bo to jest 40. I lepszego jak 40 nie mamy. To mi się pomyliło trochę. Jak damy 25, to masz 65. Dobra, lepiej się nie da tu zrobić. Mam jakieś dodatki. 55 masz. 45. Co ty masz takie śmieszne? 35. Też jest 35. Tak zrobimy. Ty masz 45. Masz troszkę lepiej. 50. Hagios, masz 45, ale możemy to łatwo zmienić na 35. O, 45 przynajmniej. A jakbyś to miał? 30. Nie, to 30, 45 bieraj. A ty masz 55. No dobra. To nie jest tak źle. Mamy 30 jeszcze na głowę komuś dać. 45, 35, 30, 30, 70. Ty masz takie słabe jak nieszczęście. Nie, 15. Dwudziestkę, 30. Ty masz jeszcze Hagios 15, ale z tym na razie nic nie zrobię. No dobra, no to by było na tyle. Teraz tak, brakowało nam tych kozików całych. Otóż to.
Wiesz co, ty weź to, nie noś tego tutaj, weź sobie zamiast tego kozik. Ty masz bicz, to może być. A możesz jeszcze takie coś sobie wziąć. Nie ma problemu. Dobra, komuś tarczy brakuje czy czegoś? Chyba nikomu nie brakuje tarczy. Zobaczmy, co za nowe bronie żeśmy tutaj znaleźli. A, to mało, to jest maczuga, tylko jednoręczna. Tu jest jakiś lepszy staw, tip staw. 30 do 40. 20 do 30, to jest lepszy. Bieraj taki. Takosa, cleaver, shield damage, boar spear. ...30 do 35, no właśnie. Wyposażymy się ciutkę lepiej, że tak powiem. Coś komuś gdzieś tutaj jeszcze dać? Chyba nie ma już potrzeby, że tak powiem. To by było chyba na tyle. Z takich prostych zmian. Ochrona karawany, tylko ja nie wiem, czy ja chcę w tamtą stronę iść, szczerze mówiąc. Czy mamy tu kogoś ciekawego do zatrudnienia? Nie. Nie, 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 nie. Tu nie ma nikogo do zatrudnienia. Okej. No bo to by nas do Sandwick z powrotem. Nie wiem, czy nie warto byłoby tu zobaczyć, czy będą jakieś, powiedzmy, może gdzieś tutaj będą w końcu te kontrakty, bo bardzo bym na południe chętnie się udał. Nie wiem, od czego to zależy. No tu mamy relacje open. Neutral, neutral, open. To może tu być coś. Jakiś kontrakt, wydaje mi się. Bo szczerze mówiąc, no w tą stronę mi się tu nie chce iść. No mógłbym tędy przejść, ale nie, to karawana, to pewnie będziemy za drogą szli. My płacimy dziennie 173, to w ogóle się nam nie opłaca tej karawany brać. Jak mamy z zasobami? Dwa. Medical supplies nam trochę brakuje. Szczerze mówiąc. Więc albo ich kupić, troszkę tych medical supplies. Strasznie drogie są. Ale kupujemy 20 od razu. Albo rozbić obóz i tyle. Wyczyścić wszystko. Chyba jednak troszkę zabawimy tutaj. Tak mi się wydaje. W tym odcinku przynajmniej. Czy ktoś wymaga leczenia? Nikt nie wymaga leczenia. Teraz tak, medical supplies. I to powinien pójść Hagios. Bo tu masz gathering 100%. Siódmy brat też pójdzie. Stanisław też. Trzech wyślemy do zbierania ziółek. Czy coś możemy craftować? Bandaże możemy wykraftować. To może nie byłoby głupie, żeby bandaż sobie zrobić. Będzie taniej. Do craftingu najlepiej się nadaje w tym momencie Wronia Furia. Bardzo dobrze. Naprawa, repair, o właśnie, to do naprawy, więcej chyba nie zdążymy, dużo mamy do naprawiania, Kolo, Henryk, możesz iść. A kto ma do polowania? Hunting 10, ty masz Hunting 20. Dobra, Hunting. Młody wilk. Crafting, Salvage Tent. Też by trzeba było
Mamy strasznie dużo różnych rzeczy, które można tak naprawdę przerobić na śmieci. Znaczy, na rzeczy, które nie na śmieci, tylko na zasoby. Dobra, ile dacie rady, tyle dacie rady. Salvage. Ty już robisz coś. Ty będziesz miał salvage. Asteroid. I może kogoś dać do patrol. Na słoneczny patrol pójdzie Everwald. I poczekamy do rana. Żarcia trochę zużywamy, ale o, już ktoś coś upolował. Morning, jest, ok. Fresh meat, 15 medicine, 13, 4, craft bandages, salvage, time to get moving. Ok, bardzo fajnie. Lepiej to już trochę wygląda, a te są dalej przeznaczone na następny ten. Zobaczmy, czy coś jeszcze tu nie warto byłoby sprzedać. To nie 278, tak sobie to się zepsuje za jeden dzień. Żywności mamy na 3 dni, to trudno, może najpierw będą to jeść. To sprzedaj. W sumie za to, zamiast odzyskiwać te, to można by to sprzedać, kurczę. Nawet nieźle się za to płacą. A, tego można było do przetworzenia dać. No dobrze. To co? To lecimy do Jungholsa. Zobaczymy, co się tutaj uda po drodze ogarnąć. Znaczy, żeby nas nie napadli, tylko bo tu widzę, o Jezu, ile tu bitew było. Pum, 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 pum. Jest tu jeden ten kontrakt. Dark Spot, Find Fortress Remnants. Za ile? 80 i 310. Może nie będę się targował. To można by... Northeast, czyli północ w tą stronę, w Capfold. Dobrze, zaraz się możemy tym ewentualnie zająć. Tylko zobaczmy, jaki jest status tutaj. Poacher. No może jakiś łucznik tu się też by przydał, ale potrzebujemy najpierw pierwszą liniowych gości. Tu w ogóle się nie opłaca, 278 to tak sobie. Czego mamy mało? 3 dni, 13 supplies. Okej. Dobra, no to bierzmy to. Mam nadzieję, że nie będę tego szukał nie wiadomo jak długo. North East, północny wschód. A, czyli Capfold. Tu. No to pójdziemy tędy, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. Northeast around the region of Capfold, bo Capfold to się może tak rozciągać. Więc ja bym poszedł tutaj, skręcił na bagna. Mam nadzieję, że za dużo... Dawać ich? Może byśmy ich tutaj przy okazji ogarnęli. Okej. Czekaj. Ty musisz tego wyeliminować.
albo i nie. W sumie moglibyśmy te włócznie wystawić, szczerze mówiąc, ale oni będą rzucać, więc... Można to po prostu zrobić tak. 50% szans. Ten ma większe szanse. Teraz gdzie ciebie posłać? Będziesz zmieniał jakby co kogoś. Nawet nie wiem, czy potrzebujemy czarować tych zombiaków. Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Podnieś tarczę na wszelki wypadek. Ty możesz tu podejść. W sumie szkoda mi tych barbarzyńców, bo tak ich po prostu zaatakowaliśmy nie z gruszki, nie z pietruszki. No, to jest groźne trochę. To jest groźne, trzeba jak najszybciej wyeliminować. Albo ty zrobisz tutaj rotację. Ała! Bożeż, kurde, leś dostał. Wypuść jeszcze psa. Ty podnieś tarczę na wszelki wypadek, zabij tego. Czekaj chwilę. Tylko zostaw psa. Dobra, nie trafił go. A tego pies nie zostawił, niestety. Oki, stąd jesteś w stanie coś zrobić? Nie. Ale musisz poczekać. Ty nawet nie masz co strzelać teraz. Ty jesteś trochę ranny. Ile masz? 10. Nie wiem, kto miał te bandaże. Chyba ty miałeś bandaże? Nie. Ty miałeś bandaże. No, jeszcze zadał cios. No dobrze, mamy Everwald i Młody Wilk ma promocję, bardzo dobrze. 70, no dobrze. Zawsze się to trochę przyda, śmieci. Spróbujmy jeszcze tutaj znaleźć tą Fortress Remnants. O, znaleźliśmy. Tu, co tam jest? Unknown Garrison. Nie będziemy tam szli. Wracamy.
Wracamy, wracamy. 310,26 experience. Okej, okay. Promocję sobie zrobimy może w następnym odcinku, a na razie dziękuję wam za obejrzenie tego, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.